Cześć wszystkim, już jakiś czas na kanale nie było nic o różnych peryferiach dla graczy, ale dostałam bardzo fajną paczkę od firmy MSI i właśnie tutaj przedstawię, co przyjechało. Rozpakuję te rzeczy na filmie, a także powiem o promocji, ponieważ każda z tych trzech rzeczy tutaj na biurku jest w dużej promocji w jednym sklepie za pomocą użycia kodu rabatowego. Możecie nabyć je dużo taniej. Tak więc jeśli ktoś nawet szuka jakiegoś pada do gier, słuchawek czy zestawu myszki z klawiaturą w niskiej cenie, także tutaj wszystko powiem dalej, jak to będzie wyglądało, a także jaki będzie kod rabatowy i jakie są ceny tych wszystkich rzeczy. Od razu powiem, że oczywiście w tym filmie nie będzie żadnej recenzji, ponieważ wtedy film trwałby około pół godziny i nie mamy na to czasu. Zresztą bym Was zanudziła w tym momencie, ale chciałabym właśnie rozpakować w tym filmie, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten pad, te słuchawki. No i tutaj klawiatura z myszką, bo jest to zestaw combo model GK30, pad GC30, no i słuchawki GH30. Także zaraz rozpakujemy każdą z tych rzeczy i zobaczymy, jak one wyglądają. No i oczywiście przetestuję też tego pada, podłączę do komputera. Jako że nie mam konsoli, no to podłączę do komputera i zobaczę, jak za pomocą takiego urządzenia się gra. Zacznijmy może od zestawu właśnie klawiatury z myszką. Jest to Vigor GK30 Gaming Combo, czyli właśnie combo, ponieważ jest tutaj zestaw klawiatury z myszką. Wszystko od firmy MSI. Więc tak, standardowa cena tego zestawu zawsze było 279 zł, natomiast w kodzie, z użyciem kodu rabatowego jest to w tym momencie 199 zł. Więc też promocja właśnie zniżka dość duża, no bo jednak prawie 100 zł niżej. Dobra, rozpakujmy to. Jeśli chodzi o ten zestaw, no to wygląda to naprawdę solidnie. Nie jest to oczywiście klawiatura mechaniczna, bo zresztą już czuć nawet po kliku. Zresztą w tym budżecie ciężko byłoby o klawiaturę mechaniczną od producenta MSI. Są z tyłu podwyższenia, dwa. No i tutaj łącznie ile jest gumowych antypoślizgów? Trzy. Dwa z tej strony, jeden z tej strony. Tak więc klawiatura nie będzie przesuwała się po biurku. Co to są za przełączniki? Tutaj warto sprawdzić, że są to przełączniki stworzone na wzór przełączników mechanicznych, które mają 12 milionów żywotności kliknięć. Tak więc tutaj MSI zwiększyło właśnie w tych przełącznikach żywotność, natomiast cały czas, tak jak zaznaczam, nie są to przełączniki mechaniczne. Klawiatura klik przypomina mi trochę przełączniki czerwone. Zdecydowanie nie ma tutaj takiego głośnego kliknięcia, tak jak jest to na przykład w przełącznikach niebieskich, więc klawiatura zdecydowanie należy do cichszych. Co jest też charakterystyczne, co już widzę w tej klawiaturze, że to jest możliwość ustawienia z poziomu klawiatury za pomocą loga tutaj, przycisku z logiem MSI, wszystkich różnych trybów podświetlenia, sterowanie jasnością podświetlenia klawiatury, szybkość, prędkość, jasność, wszystkie są tutaj też klawisze multimedialne z góry, czyli od F9 do właśnie pauzy też są wszystkie klawisze multimedialne. Tak więc, co tutaj jeszcze można się dowiedzieć? No i oczywiście też można sterować podświetleniem tej klawiatury z poziomu Dragon Center. Tak więc jest wsparcie producenta MSI, nawet jeśli pobierzemy aplikację Dragon Center i będzie też można ustawić tam wszystkie opcje podświetlenia klawiatury, tak więc nie trzeba tutaj klikać, tak jak powiedziałam, za pomocą skrótów klawiszowych można też to wszystko ustawić w aplikacji MSI. No i teraz pora coś powiedzieć właśnie o myszce, która też jest w zestawie. Jest to też myszka MSI. Jej model to jest klacz GM11. Posiada PixArt 3325, więc taka średnia półka sensorów. Natomiast bardzo dobrze jest to PixArt. PixArt to jest, też są najlepsze sensory. Oczywiście mają różne modele, to jest ich środkowy model. Pulling rate 1000 Hz, standardowy. 5 zmian DPI za pomocą środkowego przycisku. Maksymalne tutaj DPI w piątym właśnie poziomie jest to 5000, a minimalne to 400. Co też przełączniki Omron, czyli te switche w myszkach, takie bardziej wytrzymalsze. No i jest tutaj nawet napisane, że 10 milionów kliknięć minimum jest właśnie na tych przełącznikach Omron. Jest łącznie 6 przycisków, kabel ma, przewód ma prawie 2 metry, dokładnie 180 cm. No i waga tej myszki jest to 89 gram bez kabla, czyli bez przewodu. Ok, zaraz to wszystko podłączę do komputera. Zobaczymy też podświetlenie tej klawiatury, jak ono się prezentuje. Ale najpierw jeszcze odpakujmy właśnie te słuchawki oraz ten pad bezprzewodowy, a także którego można używać przewodowo. Zobaczymy. Nigdy, szczerze mówiąc, jeszcze nie miałam żadnego pada, więc jestem ciekawa, jak on się prezentuje. Sprawdzimy też jego działanie i spróbuję zagrać w jakąś grę.
ale to za chwilę. Do sprawdzenia słuchawek na pewno przyda mi się John, ponieważ John zawsze ze mną testuje słuchawki. Więc na razie odpakujmy te model GH30. I od razu mówię, jaka jest cena słuchawek. Jest to 179 zł, natomiast w promocji w tym momencie 119 zł. Więc wydaje mi się, że taka dość też duża promocja. Co my tu mamy? Jest futerał w środku tych słuchawek, żeby przenosić te słuchawki, tak więc można je składać na pewno. Po złożeniu tych słuchawek można użyć tego futerała, który jest również w zestawie. Ok, co my mamy dalej? Tutaj jest rozgałęźnik, tak? Czyli w przypadku, jeśli chcemy używać tych słuchawek osobno pod mikrofon i osobno pod złącze słuchawkowe, ponieważ tutaj domyślnie jest tylko pod gniazdo słuchawkowe, czyli podłączając przez to samo nie będziemy mieć, po prostu mikrofon nie będzie działał, tak więc można to używać do telefonu. No i jest też odłączalny mikrofon, więc bardzo fajna sprawa, ponieważ tak jak powiedziałam, niektórzy wolą używać słuchawek również do słuchania muzyki na mieście i tak dalej. I właśnie za pomocą takiego czepialnego mikrofonu i jednego złącza na samo audio jest to wygodniejsze. Ja podłączę już w tym momencie mikrofon, żeby zobaczyć, jak w całości te słuchawki wyglądają. No i tutaj też jest pilot do sterowania głośnością z boku na pilocie. A także jest wyciszenie mikrofonu oraz po prostu włączenie mikrofonu, czyli żeby szybko zmutować mikrofon w przypadku, gdybyśmy potrzebowali. No i jeszcze tutaj zobaczmy, jak te słuchawki wyglądają już po założeniu. Z boku widzę, że to jest też logo MSI, z drugiej strony też, tak więc z obu stron. No i zobaczmy, co tutaj producent opisuje w kwestii specyfikacji. Jest odłączalny mikrofon, powiedziałam, właśnie ten przełącznik na pilocie wyciszenia. Są 40 mm głośniki. No jest kabel w oplocie. No i są składalne, tak więc to są takie najważniejsze cechy tych słuchawek. Wiem, że dla wielu osób bardzo ważną kwestią jest jakość nagrywanego audio z tego mikrofonu, więc zaraz też nałożę te słuchawki, podłączę je do komputera i nagram taką próbkę audio, zobaczymy, czy mikrofon zbiera jakieś wyraźne szumy i też jakiej właśnie jakości nagrywa to audio. No i został właśnie ten pad Force GC30. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten produkt, no to jego promocja jest największa, ponieważ ze 189 zł na 99 zł. Jeśli ktoś właśnie lubi grać w gry na padzie, ma konsolę lub nawet chce spróbować grać na komputerze normalnie, to też jest taka możliwość, ponieważ ten pad można podłączyć bezprzewodowo do komputera stacjonarnego, do laptopa, do urządzeń z Androidem, a także jeszcze jest fajna możliwość, ponieważ można do wszystkich konsol też go podłączyć. No i nie tylko za pomocą właśnie bezprzewodową, ale tutaj producent daje przewód. Tutaj przewód chyba ma 2 metry, więc można też go podłączyć pod ten pad i można też właśnie podłączyć go za pomocą przewodowo i bezprzewodowo, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Tutaj są 2 przewody, jeden, tak jak powiedziałam, którego można podłączyć przewodowo do komputera na przykład stacjonarnego, ale także tutaj jest możliwość też podłączenia do urządzeń z Androidem. No i jest też ten nośnik bezprzewodowy, tutaj przymocowany jest do tego plastikowego wypełnienia. I po prostu go też wkładamy w port USB w komputerze, no i można po prostu grać za pomocą właśnie takiego pada, nie podłączając żadnych przewodów. No i tutaj taki maksymalny około czas właśnie pracy na jednym ładowaniu jest to 8 godzin. 3 produkty od MSI, które pokazałam, zaraz oczywiście przetestuję, ale także będą dokładniejsze ujęcia kamerą, żebyście zobaczyli, jak one dokładnie wyglądają z bliska. Ten pad przetestuję w grze, tak jak powiedziałam, zaraz go podłączę do komputera. Słuchawki, nagram próbkę audio, żebyście zobaczyli jakość właśnie tego mikrofonu. No i oczywiście też została właśnie myszka z klawiaturą, którą pokazywałam na początku, także też sprawdzę, jakie tam jest podświetlenie. Jeśli chodzi o tą promocję, o której mówiłam na te 3 produkty, no to wszystkie kody rabatowe, a także zniżki cen, w jakim sklepie, wszystko będzie na samym końcu filmu w takim banerze specjalnym, a także jeśli ktoś chce zobaczyć już teraz w tym momencie, no to w opisie filmu też wszystkie dane zamieściłam.
Tak więc przejdźmy już do dalszej części materiału, w której pokażę te rzeczy, a także będą krótkie testy. Imers GH30V2, czyli te słuchawki, i w tym momencie podłączony jest mikrofon do tych słuchawek i właśnie nagrywam teraz audio z tego mikrofonu odłączalnego, także jest okazja, żeby przetestować, posłuchać, czy są jakieś wyraźne szumy i czy audio nagrywane z tego mikrofonu jest wystarczająco głośne. Producent tutaj widać jeszcze na stronie MSI o tych słuchawkach informuje, że są miękkie nauszniki, dobre dopasowanie do wolnego kształtu, czyli jakby składane, czyli tak jak pokazywałam, że można te słuchawki złożyć. Tutaj jest to logo MSI widoczne po bokach tych słuchawek. Odłączalny mikrofon, tak jak pokazywałam, mini jack, czyli gdybyśmy chcieli podłączyć tylko te słuchawki na przykład do smartfona, czy do tabletu, czy do laptopa, także jest taka możliwość bez podłączania mikrofonu osobno. No i ten pilot, czyli właśnie sterowanie głośnością, czy wyciszenie nagłe mikrofonu, gdybyśmy potrzebowali. Podświetlenie klawiatury to masa różnych trybów i kolorów do wyboru. Z poziomu klawiatury można przełączać między zmianą pojedynczego koloru, ale także zmiany różnych efektów podświetlenia. Fajnym dodatkiem jest także podświetlany pasek z prawej części klawiatury. Myszka, która jest w zestawie, ma podświetlenie krawędziowe, podświetlane logo MSI i standardowy przycisk do przełączania między poziomami DPI. Z boku myszki są dwa przyciski, a także z obu stron są ogumione boki. Warto dodać, że spód myszki to trzy duże ślizgacze. Rozmiar myszki raczej uniwersalny, pasuje do mniejszych dłoni średnich, co najwyżej do największych dłoni mogłaby być za mała. Z dodatkowych informacji odnośnie kontrolera GC30 warto dodać, że ma dwa silniki wibracyjne wewnątrz urządzenia i żywotność 2 milionów kliknięć, jak podaje producent, dzięki zastosowaniu przycisków z przełącznikami. Na padzie włączyłam grę Track Simulator, by zobaczyć, jak działa sterowanie na joysticku. Mimo że pierwszy raz grałam od lat za pomocą kontrolera, na pewno daje to więcej zabawy, zwłaszcza w grach wyścigowych, niż zwykłe granie na klawiaturze. Promocja wszystkich przedstawionych peryferii obowiązuje w sklepie blackwhite.tv, a kody rabatowe znajdują się w opisie filmu.